Kino Wrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Dobra informacja dla mieszkańców, którzy chcą się zaszczepić przeciw COVID-19, ale ze względu na stan zdrowia muszą zostać w domu. Powszechny punkt szczepień, mieszczący się w hali widowiskowo-sportowej, ruszył ze szczepieniami mobilnymi. Propozycja, dobra informacja dla tych, którzy chcą się zaszczepić, ale nie mogą się specjalnie ruszyć z domu, bo ruszyliście ze specjalną usługą. Tak, od początku stycznia zaczęliśmy szczepić z dojazdami do domu, czyli tak zwane szczepienia mobilne. Przysługuje to każdej osobie, która sama nie jest w stanie dotrzeć do punktu szczepień lub jest przewlekle chora. Można się zapisać pod numerem kontaktowym 502 708 380 bądź tutaj bezpośrednio u nas w punkcie znajdującym się przy ulicy Niepodległości 4. Czy to jest propozycja skierowana tylko do mieszkańców Inowrocławia, czy mieszkańcy spoza miasta mogą też dzwonić? Mogą dzwonić spoza miasta, tylko żeby to był teren do 5 km od granic miasta Inowrocławia. Mhm. Jak długo się czeka? Jak to wygląda od kuchni? Dzwonimy i kiedy przyjeżdżacie? Najczęściej jeździmy w piątki i soboty, czyli tak naprawdę dwa razy w tygodniu, więc nie ma długich kolejek. Czy już jest zainteresowanie tą formą szczepień? Tak, już udało nam się zaszczepić ponad 100 pacjentów w domach, także zainteresowanie jest duże. A skąd w ogóle pomysł, żeby ruszyć z takim pomysłem? W Inowrocławiu wcześniej nie było takiej możliwości. Gdzieś spoza okolic miasta lekarze przyjeżdżali szczepić, także postanowiliśmy bezpośrednio zrobić tak, żeby każdy miał do tego dostęp. Ruszyła kolejna miejska inwestycja na osiedlu Nowym. Ekipy już działają przy ulicy Armii Krajowej. Prace rozpoczęły się od zdemontowania starego chodnika po stronie bloków 1, 3 oraz 5. Tutaj niebawem pojawi się nowa kostka betonowa. Przygotowano też grunt pod założenie nowego oświetlenia. To nie koniec. Rozpoczęto także roboty ziemne od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do budynku numer 5. Inwestycja obejmuje jeszcze wykonanie dwóch przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej i z ulicą Generała Władysława Sikorskiego. Miejsca te zostaną doświetlone z wykorzystaniem technologii LED. W Teatrze Miejskim odbyły się imieniny Inowrocławia, czyli święto pierwszej pisemnej wzmianki o naszym mieście. Z tej okazji we foyer teatru odsłonięto dwie wystawy. Pierwsza to wystawa fotografii Jerzego Łaganowskiego, autora blogu Kroniki Inowrocławia. Imieninom Inowrocławia patronował prezydent miasta Ryszard Brejza. Tak jak pan prezydent wspomniał, to jest nasze tradycyjne spotkanie z okazji imieniny miasta. Jeżeli nie ma jakichś okoliczności niesprzyjających, to spotykamy się i świętujemy. Oczywiście nie obchodzimy urodzin, natomiast obchodzimy imieniny i tym się różnimy od wielu innych miast. To był taki nasz pomysł przed wielu lat i staramy się co roku 21 stycznia spotkać z mieszkańcami, chociażby z częścią na początku, potem z większą grupą, tak aby świętować imieniny jako jedna wielka rodzina Inowrocławia, bo to rodziny świętują swoje uroczystości związane ze swoimi imieninami czy też urodzinami. Dzisiaj w teatrze otworzyliśmy dwie wystawy Inowrocławian, jedna Inowrocławianki związana z grafikami, a druga Inowrocławianina związana z eksponowaniem jego fotografii. No i oddajemy album ze zdjęciami, widokami Inowrocławia, zdjęciami dotyczącymi różnych przepięknych miejsc Inowrocławia, a potem koncert kabaretu. Odbywa się także, nie ma tortu, niestety nie ma imprezy masowej. Z góry przepraszam Państwa, drodzy mieszkańcy, ci, którzy czują się rozczarowani. Ale ze względów pandemicznych my musieliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy z wielu imprez zrezygnować, a niektórych rangę zmniejszyć, no bo mniej osób może uczestniczyć i to jest dla nas wielki problem i proszę mi wierzyć, bardzo to przeżywam, bo kocham spotykać się z jak największymi grupami Inowrocławian, przy okazji porozmawiać, podyskutować, ale i wspólnie świętować przede wszystkim, ale no niestety ze względu na pandemię nie możemy tego czynić. Mam nadzieję, że w kolejnych latach sytuacja pod tym względem również ulegnie normalizacji i będziemy mogli świętować tak jak w poprzednich latach.
Przy tej okazji mogę jedynie życzyć wszystkim Państwu zdrowia, bo dzięki zdrowiu będzie możliwość również i organizowania imprez oraz wzajemnych spotkań. Komenda Powiatowa Policji apeluje o przestrzeganie pandemicznych obostrzeń. Mowa tu przede wszystkim o stosowaniu się do nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką. Mundurowi przypominają też kierowcom o nowym taryfikatorze mandatów. Przypominamy, że trzeba się dostosować do tych obostrzeń, bo inaczej można otrzymać karę i to niemałą. W związku z tym, że obostrzenia związane z pandemią trwają nadal, policjanci każdego dnia prowadzą kontrolę różnego rodzaju obiektów, gdzie jest obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. I tylko na przykład w poniedziałek tych kontroli było prawie 200. W tym 110 placówek handlowych, właśnie reszta to pozostałe jakieś instytucje użyteczności publicznej, ale także środki transportu zbiorowego. No i niestety tylko poniedziałek to 28 mandatów karnych, jeden wniosek do sądu o ukaranie. Były również pouczenia. Proponuję, żeby stosować się do tych przepisów, żeby potem nie trzeba było ponosić właśnie przykrych konsekwencji. A jaki można maksymalnie otrzymać mandat za nienoszenie, niezakrywanie ust i nosa maseczką? Mandat za brak maseczki może osiągnąć nawet 500 zł. Policjant mandat o określonej wysokości proponuje i wtedy osoba decyduje, czy ten mandat przyjmuje, czy też nie. Jeśli mandatu nie przyjmie, musi liczyć się z tym, że zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie tej osoby za popełnione wykroczenie. Tam już kary mogą być wyższe? Tam sąd rozpatruje indywidualnie sytuację i wtedy po prostu można też się spodziewać niestety wyższej kwoty. Kolejna bardzo ważna kwestia dotycząca właśnie mandatów to nowy taryfikator. My cały czas o tym informujemy, bo te kary rzeczywiście znacznie wzrosły. Czy za nadmierną prędkość, czy za wyprzedzanie w nieodpowiednich, nielegalnych miejscach. Zmiany w taryfikatorze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, weszły od 1 stycznia tego roku. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tych przepisów, zapoznać się z nimi, przeanalizować jakby swój sposób poruszania się po drogach, dlatego że wzrosły bardzo wysoko kwoty mandatów. Za poszczególne wykroczenia, które dotyczą zarówno pieszych, rowerzystów, także kierowców, no te mandaty są znacznie większe. I tak na przykład za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym na przykład o 60 km i więcej, to jest już mandat w wysokości 1500 zł, 10 punktów karnych, ale także obowiązek zatrzymania przez policjantów prawa jazdy. I takie kary już są na terenie powiatu inowrocławskiego nakładane? Takie kary są nakładane, z tym się trzeba liczyć. Niektórzy dyskutują z policjantami, mówią, że nie wiedzieli o tych zmianach. No cóż, no ja proponuję, żeby jednak się zapoznać i przede wszystkim zdjąć nogę z gazu. Zmiany, które dotyczą również rowerzystów, też proponuję zapoznać się z pewnymi sytuacjami, ponieważ nietrzeźwy rowerzysta, który jedzie drogą publiczną, musi liczyć się z mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Od kilku dni działa w naszym mieście Lodolandia, czyli sztuczne lodowisko przy ulicy Toruńskiej. Obiekt cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Opiekunem Lodolandii jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. No jak widać, lodowisko cieszy się popularnością. W jakich godzinach można jeździć? Tak, lodowisko cieszy się bardzo dużą popularnością. Jeździć można codziennie. Z tym od poniedziałku do piątku lodowisko jest otwarte od 8 do 22, a w weekendy od 10 do 22. Z tym, że mamy dwie takie przerwy na konserwację lodowiska. Pierwsza jest od 15 do 16, a druga od 19 do 19.30. I też dobre informacje dla feriowiczów, jeżeli chcą sobie pojeździć za darmo. Oczywiście, dzieci tutaj z terenu miasta Inowrocławia w czasie ferii zimowych od godziny 13 do godziny 15 mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie. Co ciekawe i wartościowe i warto z tego korzystać, na miejscu też można wypożyczyć sprzęt, bo nie każdy przecież ma łyżwy. Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś chce jeździć na łyżwach, to nie musi posiadać własnego sprzętu. To jest bardzo dobrze zaopatrzona wypożyczalnia łyżew. Także dla tych dzieci, które chcą się nauczyć dopiero jeździć, to są takie tak zwane popychacze, pingwinki, które też można wypożyczyć i to naprawdę pomaga w nauce. W czasie ferii też prowadzicie takie zajęcia z nauki jazdy na łyżwach? Tak,
tutaj od czasu otwarcia lodowiska w czasie ferii zimowych o godzinie 17 jest instruktor, który uczy dzieci jeździć na łyżwach. Tam, żeby wziąć udział, to trzeba było się zapisać. Listy już są zapełnione, było bardzo dużo chętnych, ale tak jak mówię, przez okres ferii można się pouczyć. Ale uczącym się przypominam, że jak się nie przewrócić, to się nie nauczysz. I przy okazji też zapytam o akcje wośpowe, właściwie o licytacje, bo szykujecie ciekawe niespodzianki dla tych, którzy chcą wesprzeć konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak co roku przekazuje tutaj rzeczy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytować nasze gadżety można na Allegro. Mamy do zaoferowania w tym roku takie i pamiątkowe rzeczy, czyli pamiątkową koszulkę i torbę z ostatniego piastowskiego festiwalu biegowego, a także koszulki z zeszłorocznych biegów, biegu niepodległości i biegu o zachodzie słońca. A także myślę, że super propozycja dla biegaczy. Można wylicytować bezpłatny udział w kolejnej edycji piastowskiego festiwalu biegowego w jednym tutaj z biegów, czyli półmaratonie, piątce albo dyszce. I też fajna sprawa, bo osoba, która wylicytuje, będzie mogła wybrać swój numer startowy, jaki będzie chciała. Także może to być szczęśliwa liczba, data urodzin, numer jeden. Myślę, że fajny gadżet dla biegaczy. A szczegółowe informacje oczywiście odsyłamy na Waszą stronę. Tak jest. osir.inowrocław.pl, a także na Facebooka. To Facebook tam /osir.ino. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi stop COVID-19. Zaszczep się dla siebie i innych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.